Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Dzisiaj jestem w odwiedzinach u Jarka Dymka. Cześć Jarek. Witajcie, cześć. Jarka znam pewnie z 10 lat z okładem, kiedy otwieraliśmy pierwsze studio fittingu w Polsce z Wojtkiem u nas w firmie. To sekundę wcześniej, sekundę później. Jarek w Veloarcie wtedy pracując otwierali drugie studio w Polsce i od razu poszli o krok dalej. I jakby przez te 10 lat zawsze miałem taką świadomość, że Jarek jest ten krok przed nami. I dzisiaj przy okazji szkolenia drugiego fitera do naszej firmy trafiliśmy oczywiście do Jarka i pomyślałem, że to jest dobra okazja, żeby nagrać parę słów. Jarek, powiedz, ile masz lat, czym się zajmujesz, ile ważyłeś kiedyś, jak jeździłeś w klubie kolarskim? Znaczy, myślę, że nie ma co tutaj dużo mówić. Są pewne rzeczy, które były już przeszłością. Moją teraźniejszością jest teraz fitting, którym zajmuję się od lat 10. Przeszło. I jako ciekawostkę powiem, że no ta branża jakby rośnie, natomiast tak jak Mikołaj powiedział, na mapie fittingowej no, Airbike był pierwszym studiem w Polsce i to trzeba jasno jakby powiedzieć. Jeśli chodzi o moją działalność, to zajmuję się fittingiem i jakby funkcjonuję jako fitter. Powiedz na początku, także co to jest fitting, bo dla mnie i dla Ciebie to jest oczywiste i my poruszamy się w schemacie, czy iść w maty, czy w aero, to potem o tym powiesz, ale ja mam cały czas takich ludzi, którzy pytają się, a co to jest ten fitting? No można odpowiedzieć poprzez analogię. Po co Ci super ekstra rower, skoro jest niewygodny? Dla jednych fitting to jest jakby poprawa komfortu, dzięki którego mogą cieszyć się jazdą i więcej jeździć, a dla drugich jest to sprawa jakby efektywności, czyli mogą szybciej jeździć i mocniej. Chodzi o to, żeby mieć jedno i drugie na miarę, na ile pozwala ciało. Ja o tym bardzo mocno mówię jakby często przy okazji szkoleń i jakby samej pracy w obrębie fittingu, że jakby fitting jest odzwierciedleniem możliwości ruchowych ciała do adaptacji do pozycji kolarskiej. Dla jednych będzie to rozwiązanie tematu niewygodnego siodełka, dla drugich będzie to zastanawianie się, gdzie urwać tą sekundę czy dwie podczas jazdy na czas czy w triathlonie. No tak, bo nasi klienci to, z czym przychodzą najczęściej, to właśnie boli mnie tyłek, boli mnie szyja, bolą mnie plecy albo bolą mnie ręce. A powiedz mi, czy fitting jest dla każdego? Czy każdy, kto kupuje rower i jeździ trochę więcej, w którym momencie warto pójść na fitting? Czy zawsze jak kupimy rower i mamy wolne te 4-5 stówek, czy 7 stówek, to też zależy od tego, gdzie ten fitting robimy i w jakich on jest opcjach tam do końca wybrany, ale uprośćmy, że to jest powiedzmy około 500 zł w Polsce kosztuje sesja fittingu. U Ciebie kosztuje 750, bo jest najbardziej zaawansowana i jakby masz swoją klasę. No ale za 500 zł też można spróbować to w Polsce zrobić, żeby daleko nie szukać u nas w tej tańszej wersji, to mniej więcej tyle kosztuje. I powiedz mi, w którym momencie to jest czas, żeby pójść na fitting? Jak kupię sobie rower za 3000, za 10 tysięcy, za 30 tysięcy, jak jeżdżę 1000 miesięcznie czy 1000 rocznie, kiedy? Nie ma znaczenia, jakby dopasowanie człowieka do roweru jest jakby tożsame z samym jeżdżeniem na roweru. To znaczy, żeby to robić w sposób prawidłowy, jeśli nie robiłeś nigdy, nie zastanawiałeś się nad tym, to koniecznie musisz to zrobić. Jeżeli uznamy, że fitting jest procesem, w którym ciało adaptuje się tak, jak adaptuje się do treningu wydolności, to zawsze jest co poprawić, żeby można było zrobić to lepiej. Innymi słowy, czas na fitting jest wtedy, kiedy jest czas na pierwszy rower, w którym zaczynamy jeździć więcej kilometrów. Mówię rower jakby ze środowiska kolarskiego, to znaczy niekoniecznie taki do parku i z koszykiem, tylko taki, w którym zaczynamy podejmować wyzwanie treningu i ten trening w postaci pozycji kolarskiej, czasu spędzonego na rowerze, stawia nam wyzwania pod kątem ciała, czyli zarówno adaptacji do jeżdżenia w sylwetce kolarskiej,
jak i samych przyczyn takich, po prostu, żeby to zrobić w sposób poprawny, który nie rzutuje na powstawanie kontuzji, czy na dyskomfort, który w konsekwencji może ograniczać samą przyjemność jazdy. Tu taka dygresja, że warunkiem koniecznym w zasadzie do zrobienia fittingu są pedały zatrzaskowe. Dobre tak. Myślę, nie? Żeby noga zawsze... To jest tak, że ten jakby algorytm, proces postępowania bardzo dobrze się sprawdza od pewnego momentu jakby zaawansowania kolarskiego. Czyli w swoim zamyśle fitting jest dla wszystkich, ale punktem wejścia jest decyzja, czy jeżdżę na rowerze w sposób trochę bardziej zaawansowany niż jeżdżenie po parku czy do sklepu. No dobrze, a powiedz mi, co się przez te 10 lat w fittingu zmieniło? No bo my u siebie w studio to tak naprawdę przez te 10 lat ustawiamy ludziom rowery i teraz czynimy kolejny krok, będziemy to studio rozwijać, ale przez te 10 lat jak kupiliśmy system Specialized, on miał takie dwie kamery, jeździł żywy człowiek. Wiem, że w Retulu na przykład jeżdżą taki kościotrupek, jeździ w sensie takie kreseczki, ale padają właśnie takie słowa jak maty tensometryczne, aero, fitting. Co, dokąd idzie rynek, co przez tą dekadę, odkąd wszedłeś do tego punktu, gdzie jesteś dzisiaj, się zmieniło? Na pewno zmieniła się przede wszystkim świadomość. To znaczy, to jest chyba największa zmiana, którą postrzegamy wewnątrz świata fittingowego, że jakby świadomość usługi jest o wiele większa. Kiedyś jak zaczynaliśmy, trzeba było tłumaczyć, czym jest fitting, a teraz jakby no, ta świadomość, że trzeba go wykonać, jest już obecna. Zmieniła się technologia, bo zmieniły się rowery. Powstały nowe trendy, gravel, rowery endurance, rowery wyspecjalizowane w postaci, nie wiem, platformy aero. To wszystko zrodziło konieczność odpowiedzi samego świata fittingowego na nowe zapotrzebowania rynku. Na pewno technologia pozwala nam w tym momencie zastanawiać się nad niuansami, gdzie dawniej chodziło o to, żeby ta pozycja w cudzysłowie była pomierzona z punktu widzenia takich wartości jego fizycznych, a teraz na przykład możemy znaleźć i zastanawiać się nad tym, czy miednica jest skrzywiona dzięki matom tensometrycznym, które dają nam odpowiedź, jaki jest nacisk tkanek miękkich w milibarach na siodło i jakie jest skrzywienie. Co jeszcze się zmieniło? Na pewno zmieniło się nowym trendem będzie temat tego, co można zrobić z tego dopasowania. To znaczy fitting bardzo mocno osadzony jest z fizjoterapią i z ortopedią. Jest to już jedna z tych miejsc, że żeby pójść dalej z procesem, musimy go jakby związać z samym procesem dbania o harmonijny rozwój, czyli fitting. Z jednej strony technologia, ale z drugiej strony też jakby wyjście naprzeciw, że jeżeli fitting i trening wydolności, to fitting i trening ogólnorozwojowy, motoryczny, dedykowany na poprawę i harmonijny rozwój. Czyli jak dochodzimy do takiego ograniczenia, jak ja na przykład mam jakąś asymetrię, to też dobry fitter podpowie mi, słuchaj, tutaj masz ograniczenie ruchu, ale ono jest ograniczeniem miękkim, nie dochodzimy do twardego oporu w stawie, tylko to są kwestie rozciągania i treningu jakiejś jogi, stretchingu. Zrób to i to, albo idź do takiego fizjoterapeuty, on ci powie jakie ćwiczenia i dzięki fittingowi też możemy dojść do lepszej pozycji na rowerze, do większego komfortu lub do bardziej aerodynamicznej pozycji. Tak, no generalnie najczęściej mamy do czynienia w takim temacie fittingu medycznego, który jest właśnie z pogranicza fizjoterapii i ortopedii, z sytuacją, w której mamy prosty i symetryczny rower i skrzywione ciało. I teraz chodzi o to, żeby to ciało lepiej spasować, żeby zabezpieczyć układ ruchu przed ewentualnymi kontuzjami wynikłymi z tego, że jest coś niesymetryczne, na przykład, że kolano nie pracuje w osi, do której jest stworzone. I raz, fitting może być właśnie rozwiązywaniem problemów z pogranicza fizjoterapii i ortopedii,
ale może być też jakby narzędziem optymalizacji pracy kolarza, czyli zastanawianiem się nad tym, czy danie dłoni w taki sposób, czy taki, schowanie głowy w linii tułowia może dać sekundę na kilometrze, kiedy jest duża prędkość. Wszystko zależy od poziomu sportowego osoby fitowanej. Tak jak mówimy, fitting jest to podróż w stronę samodoskonalenia, ale też musimy stanąć w prawdzie, gdzie w tym punkcie treningu i adaptacji jesteśmy. Tak jak jest kolarz, który nie może wjechać pod górkę, bo brakuje mu mocy, tak tutaj. Jeżeli jesteś na początku, to nie zastanawiasz się nad tym, czy aerodynamika ma dla ciebie znaczenie. Jeżeli jedziesz z prędkością średnią 28 na godzinę, natomiast jeżeli jedziesz już 43 na godzinę, no to zarówno twoja adaptacja jest wyższa, jak i potrzebujesz innego fittingu niż to było na początku. A czy zawodowcy zmienili swoje postrzeganie odnośnie ustawienia roweru i fittingu? Bo ja pamiętam takie zasady, że rama 2-3 rozmiary za mała, mostek 140 na glebę, siodło im węższe i twardsze, tym lepsze. Tak się to kiedyś ustawiało. Znaczy, pewne niepisane zasady dalej obowiązują. Związane jest to z tym, że zawodnicy wybierają mniejsze ramy ze względu na właściwości jezdne i większy poziom adaptacji. Natomiast co się zmieniło? Zmieniła się świadomość zawodników odnośnie tego, że mają też świadomość, że żeby tą pozycję mieć dobrą, to muszą też trenować pod tą dobrą pozycję. Też pewnie pomiary mocy, które pokazują im, że w lepszym ustawieniu generują po prostu więcej watów i jest już pomiar bezwzględny, trochę zmieniły. Na pewno. Natomiast no, ten proces trwa i zawodnicy dalej będą zawodnikami. Natomiast tu jest generalnie uwaga taka, że często to jest błąd naśladowanie tych osób, których widzicie jakby w telewizji, dlatego że trzeba pamiętać, że osoby, które są pro, trenują od 13 roku życia, kiedy mogło ich organizm zaadaptować się do tego, żeby była taka pozycja. Czyli agresywna, z mostkiem na glebę, w ładnej proporcji. Natomiast osoby, które trafiają do kolarstwa trochę później, mają trochę inne możliwości dostosowania się. Więc generalnie, jeżeli jesteś na wysokim poziomie sportowym, właściwości jezdne i adaptacja jest wyższa, więc będziesz potrzebował bardziej rozwiązań jako pro. Ale jeżeli trafiłeś do sportu kolarskiego później, to weź większą ramę, która pozwoli na bardziej komfortowe ustawienie na początek. Na początek. A ja mam jeszcze takie pytanie, bo ludzie czasem nas pytają, czy robimy szkolenia z fittingu, więc ja Ciebie pytam, czy robisz szkolenia z fittingu, chociaż znam odpowiedź, i od razu pytanie pomocnicze, kto jest dobrym materiałem na fitter? Z czym trzeba się mierzyć, co trzeba lubić, w czym dobrze się czuć, żeby myśleć o tym, może wybrałbym taką drogę swojego życia i został fitterem? Od razu powiem, tak, zajmuję się szkoleniami, jest to perspektywa, którą chcę rozwijać, kręci mnie to jakby samo budowanie tej świadomości jakby w samej wewnątrz branży, jak i jakby na zewnątrz, jest bardzo dla mnie jakby ciekawą opcją i chcę to robić. To jest tak, że żeby być dobrym trenerem, to nie trenerem, tylko fitterem, to też trochę trzeba być dobrym trenerem, to fakt, ale jeśli chodzi o sam fitting, to przede wszystkim predestynowani są ludzie z doświadczeniem kolarskim, którzy mają wybitne kompetencje miękkie, innymi słowy są cierpliwi, umią słuchać i być w kontakcie jakby jako taka osoba, która towarzyszy jakby w procesie. To znaczy rozumienie kolarstwa musisz jakby sprzęgnąć się jakby z rozumieniem ciała. Tutaj predestynowani są fizjoterapeuci lub ludzie z branży ogólno jakby zdrowotnej z doświadczeniem kolarskim. To jest jakby najlepsza kombinacja, którą można mieć na starcie, plus do tego kompetencje jakby
takie miękkie, gdyż część informacji fittingowych, fitting uzyskujemy jakby na poziomie wymiany, czyli ten fitting jest jakby spotkaniem między osobą, która stoi z boku i przygląda się pozycji i osobie, która jest na rowerze, która musi dać informację fitterowi o tym, jak się czuje. I z tego spotkania, z tej jakości komunikacji i wiedzy fittera wynika to dobre dopasowanie. Więc reasumując, predestynowani są ludzie z doświadczeniem kolarskim, żeby mogli w cudzysłowie wstrzelić się w pewien poziom sportowy, dostosować się do osoby, która jest fitowana, bo inaczej rozmawia się z osobą, która zaczyna jeździć, a inaczej, która już jeździ wiele lat. Osoby, które rozumieją biomechaniczne zależności ciała i w ogóle funkcjonowanie ciała z punktu widzenia anatomii, neuroanatomii. I osoby, które lubią innych ludzi, żeby ten proces komunikacji mógł zaistnieć. To jest jakby przepływ na to, żeby jakby podążać w stronie fittingu. Przynajmniej według mnie tak wygląda. To tak na koniec jeszcze pytanie. Z jakimi najczęściej problemami, czy z jakimi wyzwaniami przychodzą do Ciebie ludzie? Przychodzą i mówią, bolą mnie ręce, czy boli mnie tyłek? Jest to policzone w fittingu, że w większości motywacji przyjścia na fitting to jest problem z siodłem, drętwiające dłonie i szyja. U kobiet będzie to 90% motywacji przyjścia na fitting, u mężczyzn jest to trochę inaczej. Natomiast trzeba rozróżnić, co jest jakby normalne, jeśli chodzi o proces adaptacji, a co jest oznaką złego dopasowania. Stąd tutaj też potrzebna jest wiedza fittera. Jeśli chodzi o to, jak wygląda w populacji, czyli ból lub dyskomfort, to jest pierwsza motywacja przyjścia na fitting. Druga to jest chęć jazdy, a występująca kontuzja. Tutaj najczęściej mamy do czynienia z problemami w obrębie stawów kręgosłupa, odcinek lędźwiowo-krzyżowy oraz ból kolana. Ból kolan, stawów kolanowych jako ten, który jakby, ten staw, który jest najbardziej, jeden z najbardziej obciążonych jakby w samym sporcie kolarskim, to jest jakby też problem, z którym w studiach fittingowych spotykamy się bardzo często. A to, że boli jedno kolano, jest czasami jakby zaproszeniem do pracy nad symetrią ciała, bo to w dużej mierze jest objaw tego, że, tak jak powiedziałem wcześniej, ciało jest krzywe, a rower prosty. Więc mamy do wyboru albo pracować nad ciałem, żeby je wyprostować, albo skrzywić rower, czy albo coś podłożyć, żeby może nie był skrzywiony rower, ale żeby podeprzeć ciało. To na koniec ostatnie pytanie, bo już wiem, że kiedyś byłeś kolarzem, teraz jesteś fitterem, a co robisz w wolnym czasie? Jakie masz hobby? Bo to już też wiem spoza kadru, znaczy, generalnie... Masz taki projekt, pochwal się. No, co tutaj się chwalić? Może przyjdzie czas na to, żeby się pochwalić. Zostawię to w mojej tutaj gestii. Mam nadzieję, że uda się kiedyś nam spotkać w Warszawie z nowym projektem. To wtedy będzie temat na film. Tak, no to dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dzięki, hej.